Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy przepis. Przygotujemy magiczne naleśniki. Przepis wydaje się prosty, jest jeden składnik, tylko tapioka jednak dość długo mi nie wychodził. Okazuje się, że jest tutaj parę takich lifehacków, które powodują to, że ten przepis wychodzi albo nie. Przy okazji mam dla Was rozdanie. Piszcie proszę w komentarzach, z czym lubicie, co robicie, lubić swoje ulubione naleśniki. Wybiorę jedną osobę, która w najbliższą niedzielę 10, to będzie maja, otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu na taką skrobię tapiokową. Bardzo fajny przepis, przy okazji jest bezglutenowy też, naleśniki dużo osób niestety nie może jeść glutenu, więc naleśniki pszenne odpadają, a tutaj jest bardzo fajna alternatywa, przy okazji smaczna jak na bezglutenowy przepis w mojej ocenie i przy okazji mamy w takim jednym naleśniku około 1 grama tylko cukru, dlatego dołożymy dużo słodkich dodatków, żeby sobie to zrównoważyć. Tutaj mam 120 gramów skrobi tapiokowej i 70 gramów wody. Najważniejsze w pierwszym kroku jest to, dodawać tą wodę partiami. Tą mąkę tutaj w skrobie musimy delikatnie zwilżyć i ta wilgoć z wody musi nam wejść dokładnie wszędzie, w całą mąkę, dlatego nie dodajemy ją jednym razem, tylko najlepiej tak na 4-5 razy i idealnie nam się to ciasto nawilży. Dodajemy troszeczkę wody, robią się takie grudki, które rozbijamy palcami i no, warto poświęcić na to 2-3 minutki, rozbijać te wszystkie grudki sukcesywnie. Gdy już nie będzie żadnych, dodajemy kolejną partię wody. Ciasto gotowe, warto użyć troszeczkę większej miski, bo to zapobiega brudzeniu w kuchni, to ciasto może się delikatnie pylić. Jeżeli chodzi o strukturę, nie wiem czemu, ale mi przypomina ona taką kredę, gdy się je zbije, to tak pęka podobnie jak kreda. Ale to tylko moje skojarzenie. Krok drugi to jest drugie sitko. Najlepiej, żeby to nie było sitko z takimi strasznie drobnymi dziurkami, ponieważ przez takie da się zrobić, ale jest to dość pracochłonne i męczące. To jest takie średniej wielkości dziurki i one są moim zdaniem idealne. Można to robić ręcznie, ale szkoda rąk, można to przecierać najlepiej sobie łyżką. Przecieramy całe ciasto przez sitko. Dzięki temu powstają nam takie drobniutkie wiórki. Ciasto gotowe, tak wygląda z bliska. Ustawiamy patelnię na średnią temperaturę, niech nam się nagrzeje, nie dajemy żadnego tłuszczu. I tu jest taka też podpowiedź, żeby wyszły Wam za pierwszym razem te placki, naleśniki. Podzielcie sobie masę na 4 części. To jest idealna porcja na jedną właśnie taką patelnię, która ma, nie wiem, około 18 cm. Nagrzewamy na średnią temperaturę, wrzucamy wszystko na środek. Delikatnie począsamy patelnię. Od temperatury to ciasto nam się skleja. Powstał nam taki naleśnik. Pierwszy naleśnik gotowy. Jak widzicie, jest dość elastyczny. To, co nam zostało na patelni, sobie wrzucamy szybciutko do zlewu. I mamy patelnię gotową do kolejnego naleśnika. Naleśniki gotowe z tego przepisu wyjdą Wam cztery dość elastyczne takie właśnie naleśniczki. Ja dzisiaj sobie zjem je na słodko z takimi dodatkami, tak wyglądają z bliska. Nie mogę się doczekać, aż zjem tego naleśnika. Jest naprawdę smaczny. Polecam ten przepis, a jeżeli chcecie więcej podobnych przepisów na kanale, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. I dzięki, że oglądaliście do końca. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Cześć!